Pięta Kolejana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowała tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co kryje się w człowieku. Oto słowo Pańskie. Bracia i siostry, zanim króciutko skomentuję pierwsze czytanie, to znaczy dar dekalogu, jaki lud Boży otrzymał, będąc pod górą Synaj, przypomnę faktę zauważenia. Świadectwo Romana Gwardiniego to jeden z bardzo wybitnych teologów, zwłaszcza przed wojną i czasów powojennych ogromnie istotnie przyczynił się do stworzenia tego ducha, w którym Sobór Watykański II mógł się odbyć. Mianowicie Romano Gwardini od najmłodszych lat obdarzony takim dużym temperamentem religijnym, kiedy był w gimnazjum, zorientował się, że sprawy religijne ogromnie go interesują, ale on już sam nie wie, czy on jest wierzący. A dlaczego tak się przeraził? Mianowicie zorientował się, że za mało dba o swoją modlitwę. Jest to ten teolog, który ogromnie istotnie przyczynił się do uświadomienia współczesnemu Kościołowi, że wiara chrześcijańska to jest coś bez porównania więcej niż wyznawanie chrześcijańskiego światopoglądu. Że wiara chrześcijańska to jest kontakt z Bogiem żywym, to jest szukanie Boga żywego, znajdowanie Go tak, jak On znaleźć się daje. Zaczynam od tego faktu, bo on pomoże nam zobaczyć prawdziwie dzisiejsze czytanie. Dekalog to nie jest taki kodeks moralności dla wierzących. Dekalog to jest coś niewyobrażalnie więcej. I sobie przypomnijmy, w jakich okolicznościach
dekalog został ludowi Bożym udzielony. Mianowicie 40 dni wcześniej dokonało się to cudowne przeprowadzenie przez Morze Czerwone, uwolnienie od niebezpieczeństwa ze strony ścigających lud Egipcjan w czasie tych wydarzeń wokół Góry Synaj nastąpiło założenie, zawarcie przymierza Boga z ludźmi. Bóg się objawił jako żyjący, jako ten, którego rozpoznali moc i miłość. I na tej zasadzie Bóg udziela dekalogu jako dowodu swojej miłości. Bracia i siostry, każdy z nas może różnie rozumieć to, co mówię, ale to jest coś niezwykle ważnego. Próbować rozumieć, że Boże przykazania to jest dar Boży dla nas. Bóg nam tego dar udziela dlatego, że Mu na nas zależy, że nas kocha. Gdyby Mu na nas nie zależało, no to postępujcie sobie ludzie jak chcecie, jak choćby się pozagryzajcie nawzajem, to wasza sprawa, co do mnie odchodzi. Bóg nas kocha i dekalog jest dowodem tego, że Bóg nas kocha. Jest ogromnie ważne, zwłaszcza w tych momentach, kiedy zachowanie jakiegoś Bożego przykazania bywa trudne. Bo generalnie Boże przykazania są bardzo zgodne z ludzką naturą. Jeżeli człowiek jest rozumny, no po prostu aż się chce żyć wobec Bożych przykazań. Po prostu one są prawdziwe, one są słuszne, aż się chce je wykonywać. Natomiast są te momenty, kiedy wierność jakiemuś Bożemu przykazaniu może być trudna. I wtedy lubi się ujawniać nasz egocentryzm. Egocentryzm polegający na tym, że tak, przykazania Boże są słuszne, no ja jestem w wyjątkowej sytuacji, zresztą ja w ogóle jestem wyjątkowy człowiek, prawda? Krótko mówiąc, człowiek daje sobie dystansę od jakiegoś Bożego przykazania w tej oto konkretnej sytuacji. I dopiero, jeżeli my na dekalog będziemy się starali spoglądać tak, jak on został udzielony. On został udzielony przez Boga żywego tym, których Bóg kocha. Dopiero wtedy człowiek rozumie, że Boże przykazania nie tylko trzeba, ale warto zachowywać także wtedy, kiedy to trudne. Bracia i siostry, jeżeli dobrze się patrzeć w treść Bożych przykazań, to wręcz można zauważyć pewne sformułowania, które sugerują, że Bóg szuka swojego ludu tak jak mąż szuka małżonki. Słuchajmy. Mianowicie to było pierwsze przykazanie. W końcu większość z nas codziennie w czasie kacierza to przykazanie sobie przypomina. Pierwsze przykazanie: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał bogów cudzych oprócz mnie. Przecież to jest normalny język małżeński. To znaczy jestem twoim mężem, nie będziesz miała innych mężczyzn oprócz mnie. Ja jestem twoim mężem, jestem twoją żoną. Nie będziesz miał innych kobiet oprócz mnie. To ja jestem twoją żoną. I patrzmy, że w tym języku Bóg przemawia do swojego ludu. I potem wielokrotnie prorocy będą w tych kategoriach mówili o relacjach Boga ze swoim ludem. To znaczy, że są to relacje oblubieńcze, relacje małżeńskie. Krótko mówiąc, czymś niezwykle ważnym jest nie tylko na poszczególne prawdy wiary,
ale także na naukę moralną chrześcijaństwa patrzeć w perspektywie naszych relacji osobowych z Bogiem. Bóg dekalogiem nas obdarza. My przyjmujmy ten dekalog, on jest darem także wtedy, kiedy to czy tamto przykazanie bywa, no, sprawia nam pewne kłopoty, bywa dla nas no, nie tak łatwe do zachowania. Później w Nowym Testamencie ta perspektywa, że przykazania Boże zasługują na zachowywanie także w tych momentach, no w końcu nie takich częstych, ale jednak są takie momenty, kiedy to trudne, ta perspektywa jest pokazywana w odniesieniu do krzyża Pana Jezusa. Przecież to o tym mówił Pan Jezus, że jeżeli kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje. To przecież o tym pisze w dzisiejszym fragmencie pierwszego listu do Koryntian apostoł Paweł, kiedy powiada, że Żydzi żądają znaków, Grecy szukają mądrości, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Przecież krzyż Chrystusa to nie polega na cierpieniu. Krzyż Chrystusa polega na tym, że nawet jeżeli coś złego nas spotyka, tak, niekiedy cierpienie, niekiedy jakieś inne przeciwności, że nawet wtedy, kiedy coś złego nas spotyka, to Pana Boga trzeba się trzymać i trzymać pogórącz, rolować taką wstępną definicję krzyża, że krzyż jest to wierność dobru, wierność Bożą przykazaniom, także wtedy, kiedy to trudne, także wtedy, kiedy to się zdaje nie do końca zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Człowiek wierzący nie boi się zawierzyć Panu Bogu także wtedy, kiedy no, zdrowy rozsądek, oczywiście zdrowy rozsądek skażony grzechem, podpowiada mu, a może tutaj wolno było na skróty. Nie wolno, nie powinno się, miłość tego zakazuje. No tak, albowiem to, co głupstwo u Boga, przewyższa mądrością ludzi, a co jest słabe u Boga, przewyższa mocą ludzi. Natomiast najważniejszym czytaniem rzecz jasna podczas mszy świętej zawsze jest Święta Ewangelia. Ewangelia dzisiejsza opowiada o tym akcie oczyszczenia świątyni jerozolimskiej przez Pana Jezusa. Pan Jezus ogarnięty gniewem. Sytuacja w Ewangeliach niezwykle rzadka. Pan Jezus gniewający się. Pan Jezus ogarnięty gniewem robi sobie bicz ze sznurków i przepędza przekupniów, przepędza bankierów, prawda? Dom mój ma być domem modlitwy, abyście go uczynili jaskinią zbójców. Bracia i siostry, dobrze wiemy, bo to już od dzieciństwa na katechizacji ciągle nas o tym pouczają, że wszystkie instytucje starotestamentalne zapowiadały to, co mieliśmy otrzymać w Jezusie Chrystusie. I również świątynia jerozolimska, ta wielka duma dzieci Abrahama też zapowiadała coś więcej niż ona. Co zapowiadała świątynia jerozolimska? No, w dzisiejszej Ewangelii jest odpowiedź na to. Mianowicie pytają Pana Jezusa Żydzi, jakim prawem to czynisz, jaki znak dasz, żeby ci wolno tak się zachowywać. A Pan Jezus powiada, zburzcie tę świątynię, ja w ciągu 3 dni ją odbuduję. Krótko mówiąc, Pan Jezus powiada, te treści duchowe zapowiadane przez świątynię,
tę materialną stojącą w Jerozolimie na Górze Morie, te treści duchowe realizują się we mnie. Ja jestem wypełnieniem tych treści. To ja jestem świątynią w najwyższym i ostatecznym słowa znaczeniu. I co to znaczy, że Pan Jezus jest naszą świątynią? Zresztą to nie jest jedyny fragment Ewangelii, gdzie Pan Jezus jest przedstawiany jako świątynia. Przypomnijmy sobie chociażby mesjańskie imię Syna Bożego Emanuel. Emanuel, Bóg z nami. Przecież na tym polega sama istota świątynności. Świątynia to jest miejsce, gdzie Bóg szczególnie jest z ludźmi i wśród ludzi. Otóż w osobie Pana Jezusa to nawet mało powiedzieć, że szczególna obecność Boga wśród ludzi to po prostu Bóg prawdziwy, Syn Jednorodzony Ojca Przedwiecznego, ten, przez którego świat został stworzony, stanął wśród nas jako jeden z nas, jako nasz brat, a stanął, przyjąwszy w ogóle całe upokorzenie naszego obecnego istnienia, znaczy przyjąwszy udział w tym świecie, w którym tyle do powiedzenia ma grzech i różne łomności, on bez grzechu stanął wśród nas, żeby nas do Boga przybliżyć. I teraz patrzmy dalej, bo Pismo Święte ma zawsze jakieś takie odniesienia, że im dłużej na to patrzymy, im dłużej o tym myślimy, to coraz więcej znajdujemy. To, co się stało na Synaju, zawarcie przymierza i dar dekalogu, stało się 50 dni po przejściu przez Morze Czerwone. I teraz patrzmy. Świątynia, ta ostateczna świątynia, Pan nasz Jezus Chrystus został ukrzyżowany i zmartwychwstał i 50 dni po Jego zmartwychwstaniu wstąpił na Jego uczniów Duch Święty. Jego uczniowie zostali sami przemienieni w świątynię. To jest niezwykłe sobie uświadomić, że my chrześcijanie jesteśmy jedyną religią, której wyznawcy po prostu tak się nazywają, że my siebie nazywamy Kościołem, czyli świątynią. To żadni muzułmanie, żadni Żydzi, żadni buddyści tak siebie nie nazywają. Jesteśmy świątynią. I w związku z tym, co to znaczy, że jesteśmy świątynią, ale też pytanie, czy my naprawdę jesteśmy świątynią? A jeżeli, to może jakoś w różnorodny sposób znieważamy tę naszą świątynność. Może nam potrzebny Chrystus Pan, ten zagniewany Chrystus z biczem w ręku, żeby oczyścić swoją świątynię. Co to znaczy, że jesteśmy świątynią? I to nie, że jacyś teologowie sobie to wymyślili. Tylko tak było od początku. Już apostoł Paweł pisze, jaka jest wspólnota świątyni Bożej z bożkami. Przecież my jesteśmy świątynią Bożą według tego, co napisane, będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest drugi list do Koryntian, rozdział 6. Prawda? Jesteśmy świątynią, czyli miejscem szczególnej obecności Bożej. I teraz pytanie, czy naprawdę, a może to jest tylko tak, że no, Bogu dziękować przynajmniej w niedzielę, pójdę do kościoła, trochę sobie przypomnę o Panu Bogu, no może jeszcze przy okazji pacierza, ale że Bóg obecny w moim życiu zawsze, nieustannie, to może w ogóle jakby o to nie dbam. Może dobrze by nam było to przerażenie młodziutkiego gwardyniego w sobie uruchomić, to znaczy, czy ja naprawdę jestem człowiekiem wierzącym. Może jest tylko tak, że ja kulturowo do chrześcijaństwa się przyznaję, że dla mnie światopogląd chrześcijański, katolicki jest ogromnie ważny, ale czy ja naprawdę jestem
no, w sytuacji, że tak się wyraża, romansu z Bogiem żywym. Czy ja szukam Boga żywego, czy go kocham, jaka jest moja modlitwa, jakie jest moje postępowanie, czy wreszcie, czy ja żyję własnym święcającym. Bracia i siostry, no, słyszycie takie no, najoczywistsze pytania rekolekcyjne, które no, trzeba samemu sobie postawić. I to nie chodzi o to, żeby natychmiast na to odpowiadać, tylko jakby się ustawić w kierunku odpowiadania sobie na te pytania. A nasza świątynność polega też na tym, bo świątynie, ja cały czas podkreślałem, że miejsce szczególnej obecności Boga wśród ludzi. Ale świątynia to także miejsce składania ofiar miłych Panu Bogu. Kościół Chrystusowy zna jedną jedyną ofiarę. Tę ofiarę, która została złożona w Wielki Piątek, która nieustannie jest uobecniana, która za chwilę na tym ołtarzu się obecni. My w niej przyszliśmy uczestniczyć, my przyszliśmy dołączyć swoje własne ofiary i na tym polega nasza świątynność. Świątynność nasza to poczęcie, to jest także miejsce szczególnego świadectwa, świadectwa o Bogu, świadectwa o miłości Bożej, świadectwa o tym, że ten świat, w którym żyjemy, jest naprawdę Boży, nawet jeżeli no, dzieją się w nim różne rzeczy, jakby temu przeczące, wyraźnie z tym niezgodne i tak dalej, i tak dalej. Ja już będę kończył, ale ponieważ no, Wielki Post to jest czas przygotowywania się do Wielkanocy, takiego przygotowywania, którego treścią jest wiedza, że no, naszym obowiązkiem duchowym jest, żeby Wielkanoc zastała nas w sytuacji duchowo lepszej, duchowo piękniejszej niż dotychczas byliśmy. Taka jest logika życia chrześcijańskiego, że coraz więcej przybliżamy się do Pana Boga, nie dlatego, żeśmy tacy dzielni potrafimy, tylko dlatego, że jakby pozwalamy Panu Bogu, żeby przybliżał nas do siebie, żeby niejako pragniemy rzucić się mu w ramiona i tak dalej, jakby tam obrazów nie używać, to serce nam podpowiada, kiedy mamy rację, kiedy nam to robi. I w związku z tym warto sobie uprzytomnić, że niekiedy sakrament pokuty, naszą spowiedź, możemy, a niekiedy powinniśmy przeżyć jako takie zaproszenie Pana Jezusa do mojego życia, także do mojego wnętrza. Pana Jezusa, Panie Jezu, wiem, że mnie kochasz i strasznie mi zależy na tym, żeby Cię przyjąć, nawet jeżeli przyjdziesz rozgniewany na moje grzechy, bo wiem, że gniewają Cię na moje grzechy. Ty dlatego się gniewasz na moje grzechy, bo mnie kochasz. Ty nigdy nie będziesz się gniewał na mnie, tylko na moje grzechy. I Panie Jezu, przyjdź w moje życie, w moje wnętrze, oczyszczę te świątynie, przecież w dniu mojego chrztu zostały ustanowione świątynią Bożą. I znów to nie jest tak, że jacyś tam teologowie to wymyślili, tylko no, apostoł Paweł pisze zresztą w tym samym liście do Koryntian, czyż nie wiecie, żeście świątynią Bożą, że Duch Święty w was mieszka i ostrzega, żeby nie znieważać świątyni Bożej. To się stało w dniu mojego chrztu. Nie jest tą świątynią, którą zostałem ustanowiony w dniu mojego chrztu. Pytanie dalsze. Tak jak ja sam zostałem ustanowiony świątynią w dniu mojego chrztu, tak moje małżeństwo, moja rodzina została ustanowiona świątynią domową, kościołem domowym w dniu naszego ślubu. I pytanie, co się dzieje z tą świątynią, którą jest moje małżeństwo, którą jest nasza rodzina. Czy rzeczywiście my realizujemy tę treść świątynności?
może trzeba zaprosić Pana Jezusa, tego kochającego nas Pana Jezusa, którego nie boimy się nawet, jeżeli przychodzi do nas rozgniewany. Panie Jezu, wiem, że Twój gniew jest skierowany przeciwko moim grzechom, a nie przeciwko mnie. No, krótko mówiąc, ja patrzę na zegarek, widzę, że już powinienem kończyć, ale ufam, że to, coście Państwo usłyszeli, toście usłyszeli, a to co najważniejsze, to ufajmy, że Duch Święty każdemu z nas dopowie i że to nie będzie tylko no, jakieś takie doświadczenie, które było chwilowe, które przeminęło i nic z niego nie wynika. Oby jednak te nasze kolejne spotkania coniedzielne przygotowujące do Wielkanocy, oby przyniosły jak najwięcej duchowych owoców dla każdego z nas.